Siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Brawl i witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrałem w Content Strike'a Global Offensive. Odcinek, moi drodzy, 13, tym razem na mapie The Mirage po stronie terrorystów. Z kamerką oczywiście. Dlaczego rzucam odcinki tylko z jednej... O kurwa, ale dostałem pizdę. Otóż dlaczego rzucam tylko odcinki z jednej połowy? Dlatego, że odcinki są za długie i później nie... Znaczy, wątpię, że komukolwiek chciałoby się oglądać tak długie odcinki. Dlatego rzucam tylko jedną połowę. I poza tym te odcinki są zbyt długie, przez co... ugrali to jeszcze, ja pierdzielę, dwóch, czajcie to? Ja ciesz tego w dupę. Ale dobra, wracając do tematu. Dlaczego nie nagrywam długich całego meczu? Ponieważ te odcinki są za długie, przez co większość z was nie chciałaby oglądać takich długich odcinków. I mój internet jest zbyt drewniany, żeby wrzucać tak długie odcinki, ponieważ taki odcinek wrzucałby mi się... chuj czasu, za przeproszeniem. Tym bardziej, że... Tym bardziej w 60 FPS-ach właśnie. Dobra, w ogóle jeżeli chodzi o moje odcinki z CS-a, to one będą zazwyczaj albo na Mirage'u, albo na Inferno, bo to są dwie mapy, na których gram. Może na potrzebę odcinka, jakie lagi mam w ogóle, 25 ping, what the fuck, o co chodzi? Na potrzebę odcinka być może ten odpala jakąś inną mapę, Cache'a może jakiegoś, albo Overpass'a, chociaż Cache'a bardziej, bo na Overpass'ie nie ogarniam. Ale dobra, tutaj. I chciałem wam podziękować za poprzedni odcinek z Wiedźmina, z kamerką, ponieważ zebrał on 32 łapki w górę chyba. Tego się nie spodziewałem, naprawdę bardzo dziękuję. Ktoś był na szorcie, oh fuck. Czy mi się uda... Dobrze, dostał bułę. Take the AK from dwóch. Short, man. There's AK under him. AK under you, man. Dobra. DJ, AK in short. AK in short, DJ, under the body. And under the body, what the fuck I are don't... you doing? Give me the AK. Kurwa, nie zrozumiałem typa na początku. Myślałem, że gdzieś pod shortem albo coś, a to było... Mógł powiedzieć, że pod ciałem. Dobra, nie zrozumieliśmy się po prostu. Także trochę się speniałem. Dobra, nieważne. To była bardzo śmieszna akcja. Ale wracając, chciałbym wam podziękować właśnie za te łapki w górę pod odcinkiem z Wiedźmina. 32 łapki w górę, naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle łapek dostanę. To jest dla mnie taka motywacja i będzie na pewno więcej odcinków z kamerką. Nie tylko właśnie z CS-a i z Wiedźmina, ale też z innych gier. Jak już mówiłem, kończę serię ze Skyrima. Skyrim będzie, ma chyba 50 odcinków, tyle mi wyszło. Albo niecałych 50, albo trochę 51, nieważne. I po Skyrimie na pewno wrzucę jakąś... będzie nagrywana inna seria, oczywiście z kamerką już. Z jakiej gry? Nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to będzie. Mam coś tutaj na... jakby to powiedzieć, mam pewien pomysł, ale nie chcę jeszcze mówić na głos, że tak powiem, bo później będziecie mnie męczyć w komentarzach, dlaczego nie zrobiłem serii z tej gry, kiedy mi się po prostu... Kiedy będzie taka sytuacja, że mi się po prostu, że zmienię zdanie. Dlatego nie chcę o tym mówić. Dobra, moi drodzy, wygrywamy, prowadzę, znaczy otwieram 16 fragów, a gram dzisiaj totalnie jak drewno. W ogóle nie grałem w CS-a, bo mówiłem w odcinku z Wiedźmina, że nie grałem długo w CS-a, bo myszka mi padła. Dopiero przedwczoraj doszła mi nowa myszka. No i staram się do niej przyzwyczaić. Już powiem wam szczerze, idzie mi całkiem nieźle, ponieważ ta myszka jest podobna do tej mojej starej myszki, która mi... która została w tragiczny sposób zdekompletowana, powiedzmy. Dobra, dwóch na jednego. Kurde, szkoda, że tamten koleś wyszedł. Znaczy wyszedł. Tak, wyszedł, ale on nie wyszedł na początku, tylko po którejś rundzie, chyba po siódmej. I najlepsze jest to, że kiedy koleś wyszedł, to zaczęli później wygrywać te rundy. Szkoda, że tego wtedy nie ma, także... Mecz nie będzie taki zajebisty. Ja w ogóle rano chciałem wam nagrać odcinek CS-a, ale była taka sytuacja, że... No, nie uwierzycie, z jakiej narodowości typów miałem w teamie. Kto zgadnie, dostaje ode mnie medal z kartofla, nie? Tak, moi drodzy, są to Ruscy. Ruscy, którzy mnie tak zdenerwowali, że po prostu wyszedłem z tej gry i dostałem bana na 30 minut. Już wolałem tego bana, niżeli grać z tymi debilami, którzy rage'owali, byli najgorsi, a oczywiście rage'owali. To wszystko wasza wina była. Tak czy inaczej, oczywiście. Kurde, trochę się rozgadałem, ale chyba o to chodzi, nie? Boże, dostałem mleko na ryj. Dalej, idziemy dalej. Rambo! Zabił go jeszcze, ja pierdykam tej. I oni tego nie mogą wygrać. Jeżeli by wygrali to z botem, to naprawdę siara kompletna. Tak bym się po prostu skompromitował w tym odcinku jakoś AFK. Zadygiście. Nie wiem, co tego się odpierdziela, bo on był już AFK
po stronie terrorystów czasami właśnie sobie siedział na respie, nie wiedząc czemu, nie wiem, czy go tam mama bije i mu kradnie internet od kabel od internetu. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, kolejna runda wygrana. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek z CS-a, oczywiście zapraszam was do lajkowania. Odcinków oczywiście będzie więcej, jeżeli wam się podobają. Nie wiem, czy dobrze mi widać, bo miałem problem, bo strasznie głupio to wygląda, kiedy widać mój ryj tak, wiecie, na wprost. Dlatego musiałem sobie zrobić taki stojak, żeby było widać mnie tak pod kątem właśnie. Nie zgadniecie, na czym umieściłem tą kamerkę. I tak, jest to butelka. Dobra, zabiliśmy typa. Mało HP miał, chyba dwoma strzałami go ubiliśmy. Wyrzucę bombę. Jest koleś w tym, w pałacu. Słyszałem ziomka. Już ciebie biegnie ziomek. O kur... No jo. Wow, zajebiście mi to wyszło, Boże święty. Rush me FK, okay, yes, let's go boys. Ale te full auto control, my friends, było dobre, nie? Dobra, rush me, ziomek. Ale i tak powiem wam szczerze, że jak na bota w teamie, grałem całkiem nieźle. I jeszcze typek, który co jakiś czas jest AFK. Wydaje mi się, że gdyby ten ostatni typek był u nich w teamie, gdyby nie wszedł, to mogłoby to się źle dla nas skończyć. Byłoby na pewno ciężej. Okej, okay, tutaj idę z moim ziomeczkiem niebieskim. No kurwa, co jest z moim 13 HP, nie? Low HP, K. 13 HP, car. O. 13 HP, dobrze. Ostatni chyba był za ścianką, tak mi się wydaje. Dalej ziomek, dasz radę, I believe. Jest w kuchni, pies. Ugrał skubany, w ogóle tamten zjebał, mógł po prostu poczekać sobie, aż kolej zaplantuje bombę spokojnie, dopiero później mu wyskoczy, no ale dobra. W sumie nasz nie byłby taki głupi, pewnie by sfejkował, ale nie wiem, różni debile są w teamie. Byście mogli mi rzucić coś, drop me something, please guys, thank you. Ej, ziomek, spokojnie. O, redline, uwielbiam tą skórkę, ona jest według mnie najlepsza. O, pięknie wygląda, naprawdę. Nawet, nie, chociaż nie, Wulkan jest najlepszy. Wulkan zajebiście wygląda, na pewno bym nie pogardził takim skinem. Coś mi tutaj laguje, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra, teraz te full auto control jakoś udało się ogarnąć. Dobra, zaraz mu rzucę granata. A, myślałem, że zabiję, ale nie zabiłem. Dobra, czysto plant. Okej. Pięknie. Chyba raczej, no na pewno ugrana. Być może po tym będzie. Będzie Supreme, bo by naprawdę fajnie, bo już Supreme'a miałem, moi drodzy. Tylko nacieszyłem się nim dwa dni. Dwa dni, po czym oczywiście spadłem. Znowuż przywitał mnie piękny orzeł. Mam nadzieję, że widać mnie dobrze, ponieważ troszkę sobie oddaliłem obraz kamery. No nie wiem, czy jest dobrze. Zobaczymy. Boże święty. Te lagi mnie po prostu dobijają z topingu. Dobra, tu nikogo nie ma. Typ się chciałby. Ol mi koleś dupę, thank you. Ol mi koleś dupę uratował, widzieliście to? Dobry przyjaciel. Dobra, już chciałbym kończyć to, bo mam lagi. Na city koleś biegnie. Yellow, left. Myślałem, że go nie zabiję, nie, jeszcze. Byłaby taka sama sytuacja. Czy koleś na city? Ostatni ziomek. Zaplantowali na B. Dobra, biegnę, przyjaciele. No! Psie, dawaj mi tego... No nie, myślałem, że otworzę, ale jednak nie. Nie mam niestety, moi drodzy. Nie udało się wbić rangi. Szkoda. Niemniej jednak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Sorry, że taki krótki, ale jak już mówiłem, długich nie chciałbym wrzucać. Nie chciałem wrzucać takiego długiego odcinka z całego meczu, ponieważ wrzucałoby mi się to za długo i pewnie nie chcielibyście oglądać takiego długiego odcinka. No ale nic. O, Supreme'a mieliśmy. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Cześć.